Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj poruszę kilka tematów. Wyjdę od potencjału naszej branży koczarskiej, jak ją mamy, jak wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej. Później jak jest udział w eksporcie produktów mlecznych, w eksporcie za 7 miesięcy, za tego roku i za rok 2022. Później skupię się na sterach. Postaram się w miarę możliwości podzielić to na stery podpuszczowe i na stery twarogowe. A więc produkcja mleka w Unii Europejskiej obecnie wygląda w ten sposób. Jesteśmy na trzecim miejscu. 14,9 miliona ton. Jak widzimy dane za rok 2021, później 2022. Szacunek 23, to widzimy, że produkcja mleka w Unii Europejskiej będzie się obniżać. Struktura produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego tytoniowego w Polsce w ubiegłym roku wyglądała następująco. W ujęciu wartościowym było to razem 370 miliardów złotych, z czego największy udział to było produkty z mięsa i wyroby mięsne. Podobnie mamy okazję teraz też w eksporcie. Wyroby mleczarskie to było 14%, 51,8 miliarda złotych. Tyle wynosiła z wartość z produkcji sprzedanej przemysłu mleczarskiego. Krajowa produkcja i skup mleka. Widzimy, jak to się kształtuje. Praktycznie niebieskie to jest produkcja mleka, zielony skup to wartość produkcji mleka, linia czerwona. Jesteśmy na około 86% wartości. Tak wygląda obecnie struktura krajowej produkcji mleka w Polsce. Mamy wykres od 2004 roku do 2022. Polska ważnym producentem artykułów mleczarskich, tak w Maślance, nasz wolumen produkcji maślanych jest 91 tysięcy ton. Druga pozycja w Unii Europejskiej po Niemczech, śmietana, trzecia pozycja, czyli Francji, jogurty też trzecia pozycja, w sery twarogowe, czwarta pozycja po Niemczech, Francji, Włoszech, mleko odtłuszczone w proszku. Mamy czwartą pozycję, czwarta pozycja to jest ser w ogóle. Mleko spożywcze piąta i masło czwarta pozycja. Także na ogół jesteśmy na jakiejś czwartej pozycji, średnio można powiedzieć, jak bierzemy pod uwagę, jak powiedział już powiedzmy, różne galanterie czy różne produkty mleczne. Struktura towarowa polskiego eksportu. Za pierwsze 7 miesięcy tego roku wygląda następująco. Mamy 13% wzrost, jak porównamy analogiczny okres z rokiem 2022. Wartość ogółem żywności wyeksportowanej to jest prawie 30 miliardów euro. W tamtym roku mieliśmy 40, ponad 7 miliardów euro za cały rok. Jak mówiłem, 13% wzrostu mamy wartości. I produkty mleczne stanowią 7%. 2,1 miliarda euro, mamy spadek wartościowy o 5%, jeżeli chodzi o pierwsze 7 miesięcy obecnego roku. Najwięcej sprzedajemy mięsa i przetworów mięsnych i ziarno, przetwory zbożowe. Udział produktów mlecznych w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Widzimy, jak to się kształtowało na przestrzeni od 2004 roku. Pod względem wartościowym od praktycznie około 12%, tak do 7% średnio. Taka jest wartość eksportu produktów mlecznych ogółem w wartości eksportu produktów spożywczych z Polski. Obecnie 7,5%. Handel zagraniczny produktami mlecznymi jest jak najbardziej bilans, to jest w ogóle odmacza, Kanada, to jest najbardziej korzystny.
Struktura towarowa eksportu produktów mlecznych z Polski kształtowała się następująco. Z serii twarogów było 32% eksportu. Tu widzimy inny rodzaj asortymentu. Także taki udział serów i twarogów jest odgrywał w wartości prawie 1/3. No, 1/3 w wartości eksportu produktów mlecznych z Polski za rok ubiegły. Tu mamy eksport produktów mlecznych w okresie od stycznia do lipca obecnego roku. Mamy 4% spadek na, to jest w ujęciu ilościowym wolumenowym. Mamy 4% spadek na serach wyżywających, liczy wzrost na serach świeżych i twarogach. Także taka jest zmiana. Struktura geograficzna. Najwięcej eksportujemy, tak jak praktycznie każdego rodzaju naszej żywności do Unii Europejskiej. 6-7% to jest eksport do Unii Europejskiej produktów mlecznych. Jeżeli chodzi o produkty mleczne w Unii Europejskiej, to na pierwszym kraju są Niemcy, Czechy, Włochy, Niderlandy, Litwa. To wynika z różnych względów, między innymi też duży czynnik, to jest czynnik transportowy i czynnik pewnych przyzwyczajeń kulinarnych, konsumenckich. Też nie bez znaczenia jest wielkość Polonii, która zamieszkuje dany kraj, czynnik przyzwyczajeń, co to też konsumenckich. Czy przestrzenia na pewnych markach. Teraz przejdę do rynku serów, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o największych producentów na świecie serów, to jesteśmy na miejscu 6. USA, później kraje z Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o producentów Unii Europejskiej, jesteśmy na miejscu 4. Jak na to spojrzeć nawet po stronie konsumenta, to jest
kraju tam wyglądało to podobnie. Struktura eksportu serów zdrowych z Polski w 2022 roku wyglądała następująco. Sery wyżerające to stanowiły 55% w wolumenu i sery świeże farbowe 45%. Mówię o tym, bo najczęściej we wszystkich powiedzmy raportach czy we wszystkich danych odnośnie eksportu właśnie sery farbowe i sery wyżerające są ujęte razem jako jedna pozycja, a tutaj powiedzmy jest to akurat rozbite na dwie części pokładowe. Wolumen eksportu serów i farbowych z Polski wygląda następująco. Widzimy, że i wartościowo, i wolumenowo mamy duży wzrost, 8-krotny wzrost eksportu od 2004 roku, czyli od wstąpienia do Unii Europejskiej. Także wzrost jest imponujący. Jeżeli chodzi o wartość, to na przykład warto zaznaczyć, że w 2015 roku to wartość polskiego eksportu to było 24 miliardy euro. Dzisiaj jest pozwolona ta wartość przez 7 lat, także tak wygląda na przykład wartościowo. Mieć wartościowe. Tutaj mamy podział na sery wyżerające i sery świeże. Sery podróżkowe wyżerające. Tu jest w podziale na trzy rodzaje sery: wczoraj, wolna i jedna. I eksport wyglądał w ten sposób. Wczoraj to zielony niebieski, tutaj edam czerwony i woda zielony. Tak pod względem wolumenowym wyglądał eksport od 2012 roku do 2022. Tych trzech rodzajów serów. Największy udział w eksporcie ma czedar 12%, Bogda 8, Bogda 10, na 8. I główne kierunki eksportu tych najpopularniejszych serów, które mówię, że czedar to jest Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Edam, Czechy, Szwecja, Słowacja, Węgry, Włochy, Bogda, Czechy, Izrael, Słowacja, Ukraina. Tak wyglądają kierunki eksportu dla tych trzech serów. Struktura geograficzna polskiego eksportu serów podpuszczowych za te 7 miesięcy tego roku wygląda następująco. Podobnie można powiedzieć, podobnie jak w serach twarogowych, czy ogólnie w polskiej żywności, bo nawet gdzieś około 75% to jest eksport do Unii Europejskiej, jak średnio całą polską żywność. I sery twarogowe. Główny kierunek eksportu z Polski najpopularniejszych serów świeżych, dodatkowych i farbowych w roku ubiegłym. To były tak Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy, Czechy, Niderlandy, Hiszpania. I ogółem 127 tysięcy ton wolumen eksportu. Struktura geograficzna 83% Unia Europejska. Poza Unią, Wielka Brytania, Ukraina, podobnie Niemcy, Rumunia. Niemcy praktycznie to zawsze na pierwszym miejscu w każdej kategorii żywnościowej Unii Europejskiej. Rumunia, Włochy, Czechy i Litwa. Tak wygląda za 7 miesięcy. I podsumowanie. Udział eksportu w produkcji w rękach mlecznych w Polsce w roku 2004, czyli w celu wstąpienia do Unii Europejskiej i w 2020. Drugim widzimy, jak się przez ten okres czasu zmieniła właśnie struktura i udział eksportu w produkcji. Jeżeli chodzi o sery podpuszczowe wyżerające, to z 30% udziału w eksporcie 40%, twarogowe z 5%, mamy 24% obecnie udziału w eksporcie. Widzimy też, jak się zmieniła wielkość produkcji. Sery żółte 119 tysięcy ton mieliśmy w czwartym roku do 384 tysięcy ton obecnie i farbowe 296 do 519 tysięcy ton.
faktycznie, jeżeli wziąłem pod uwagę cały tutaj za produkcją mleczną, to wzrost mamy w większości produktów otuszczonych jako w groszu mamy spadek, jeżeli chodzi o udział w eksporcie. Ale ogólnie jest moje ocenie teraz regułowo na tym, że powinniśmy, jeżeli chcemy sprzedawać, to produkujemy praktycznie z każdej żywności, można powiedzieć, z naszego segmentu o wiele więcej niż spożywamy zazwyczaj, to musimy wiadomo nasz eksport opierać na tym, żeby za granicą przyprzedać klientów do naszych marek, do marek czy pastelów, czy powiedzmy jogurtów, a nie do takich produktów jak mleko z proszku opuszczone, czy ziarno surowe, to jest surowe za produkcję, a praktycznie nie uzależniły klienta czy przedsiębiorcy, ale przetwórcy w danym kraju od surowca, tylko możemy go od marek gotowych uzależnić. I to jest tak naprawdę przyszłość, którą musimy inwestować, musimy w tym kierunku podążać. Eksport towarów rolno-spożywczych ogółem jeszcze wygląda następująco. Tu mamy w ujęciu wartościowym, jak na pewno to wyglądało. No tutaj na końcu wiadomo, to jest niepełny rok. Ostatnia pozycja. I udział serów w eksporcie produktów mlecznych praktycznie od 40 do 30% tych granicach się w zależności od roku. Dziękuję bardzo za uwagę.